300, kurwa, no. Zabrakło mi do czegoś. Siemanko. Dziś kolejny już czwarty odcinek filmu z windami. W tym tygodniu ekipa śmiga po słynnej już łodzi. Ale na szczęście nie wszystko do tej pory odkryli. Co tym razem? Zaraz się dowiecie. Zapraszamy. Ekipa jedzie właśnie autem do kolejnego budynku. Po drodze podrzucając znajomego. Jedziemy windą, osiedlówką. Od strony nawet, wiesz? Czekamy. Ciele. Idziemy na 10. Osiedlówka w budynku mieszkalnym na osiedlu Konstytucyjna. Konstytucyjna, tak, na to liczę. Zjedziemy z tą drugą, dobrze? Tak nawet myślę. No taka jest, jaka jest, nie? No, ta ładnie idzie, nie? Jedzie. No uwaga. Ósme. Ósme, dziewiąte. Dziesiąte będzie. No uwaga. Dobra. Miło na to jest indywidualne zabawa. Aha, faktycznie. O, tramwaj na radiostacji. Została druga winda. No. Bardzo. Minus. O, miejskie przedsiębiorstwo robi dźwigownik, 73 rok już. No, jedziemy na dół. Siódme. Zastanawiam się. No, ta kabinka jest trochę ciasna. Spalenie. Jara. Jara. Pogotowić go. Trzy. Trzy. Dwa. Adin. A inul. Uwaga. Koniec raz. Koniec. Nie. Idziemy windą odnoszynkową. Na ulicy Wojska Polskiego. Budynek ten, jak i te obok, powstały już w latach 50. Wcześniej stały na ich miejscu stare kamienice. Zobaczcie, jak się przejedziesz tą windą. Nie rozjechałem. Znaczy, wiesz co, nie wiem jak w tej klatce, natomiast w tej obok to jest w takim stanie ta winda, że... To będzie ciekawe. Jedno biegówki. No ale wiesz... O, ta jest w lepszym stanie troszkę. Ty, piwnica jest, ale nie... Nie ma, wyjewane jest. No dobra. Dobra. Dobra, jedziemy... O Jezu. Jedziemy winą odważnikową. Na piąte. No. Który rocznik? 72. Jeden. O, odważnikowa winda. Dwa. Trzy. To ta lepiej jest, lepsza jest od tam. Ale zobacz jak stanie, bo one jak stają mają hardcore. Bo to jest. Uwaga! O! Tak, o, puści. Siema. Ja. Syteryna jest, ale nie działa przycisk w ogóle. Jest wybity. Jest wciśnięty. Dobra, parter. I oryginalna konsola jeszcze. Ludzie z nas ją szukają, nie? Dobra, wracamy na parter czwarty, czyli Chitiria. O, coś pierdolnęło. Trzy. No, mamy windę odważnikową. Dwa. A to jest Łódź. Miejskie przedsiębiorstwo dźwigowych. Ale to jest ten. Oryginalne. Uwaga.
każdą takie ma podbicie, no? A no. Dobra. Idziemy w kolejną odważnikową. Tu część ten pieprzony kluczyk. Mam coś specjalnego. Już nauczyłem się odsłuchiwać. Ten otwarte. Ta też nie zjeżdża do kibicy, tu mam. O, masz pasek. Dobra. Jedzie linna, uwaga. Jedno biegło. No to są wszystkie jedno biegło. O, ja chyba o tej mówiłem. Albo o tej obok, no dobrze. Wiesz. P1, 2, 3, to ma P1, 2, 4, 5. Jedziemy na piąte. O. No to pięcie standardowe jest tych linna. Tutaj duży moment obrotowy. Adin. Dwa. Pisane są po środku. Zobacz, jak się podłoga zarywa. Dobra. Tri. Cikiria. Uwaga. Pięć. Naszym obudniku tu jest wejście, rozumiesz? Ale na kłódkę? Dobra. Idziemy sobie na parter. Pojedź. Da się jechać, wiesz, zawsze lepsze to niż na pieszo, nie? Wchodzić na piąte. Ale oryginalne te budynki, nie? Tu jakie przykopcone te gratki. To jest wszystko pomalowane, posprayowane. Uwaga, które to piętro było, nie widziałem. Parter? No. Na parter mieliśmy jechać. Jest parter. WIMA, czyli skrót od Widzewska Manufaktura. Niegdyś duże przedsiębiorstwo produkcyjne. Obecnie ekipa jest w biurowcu, ale są też i warsztaty. Jedziemy osiedlówką w budynku o użyteczności publicznej z różnymi firmami, dawna WIMA. Jedziemy sobie na czwarte, później jedziemy sobie na S-kę. Trzecie. No, ja pierdolę, ładnie. Jedziemy sobie na S-kę. Jak oni wcisną parter, ale tego... gorzej jak ktoś... Nie, no tylko na tych poziomach, po piętrach pośrednich, jakby nie wcisną. Na parterze pominie, bo wciskają tylko górę. Pierwsze. A parterze pominie. Parter pominie na pewno, nawet gdyby to ścisnął. Jest. Ładnie, tu jest. Eska ma grubszy strop. Eska. Idziemy na zero. Okej. Oto właśnie pierwsza towarówka z WIMY. Trzecie. Pierwsze, to jest pierwsze. Ona ma 6 pięter, to jest kaseta chyba od czego innego. Chociaż nie. Tu jest jeszcze, bo na przemian się zatrzymuje. Ogółem to na tym panelu w ogóle nie można było ogarnąć, które piętro jest które. Różne firmy numerowały je po swojemu. I tak piętro według zręba to trzecie. Według firm i w sumie według kondygnacji to pierwsze. Stare. 1D. Wszyscy mają uprawnienia 1D. 1 ma 2D. 1 ma 2D, czyli najszczęśliwsze szpitalne ewentualnie. Te, co były wtedy w tym, w zgierzu. Wszystkie mają uprawnienia 1D. To są winne uprawnienia 1D, czyli dźwig tego jest. Jedynie takie stare. No dobra, no co, no nie opierdalajmy się i jedziemy. No dobra. Pani brzmi, na którym piętrze jesteśmy? Na pierwszym. Tak, no, na pierwszym.
Wciśnij rampę. No i dodajmy do tego eskę jako poziom 0. No i mamy niezły syf w numeracji pięter. Jedziemy towarówką. Dawniej zakładamy. Bima. A, to jest z tej strony. To jest tak, strony, ale... To jest to wyjście, co myśmy mieli. Czy to jest ta winda? A tam jest rampa, a tam jest poziom... Ty, rampa, a tu jest wyjście na parter, to, co byśmy wchodzili. Tak. Jedziemy tu zobaczyć? Tak. Ekipa miała zamiar zjechać do piwnicy. Niestety z pewnych przyczyn, o których zresztą zaraz się dowiecie, tego nie zrobiła. Zobaczcie to. No, poczekaj, niech się trochę ludzie obiedzą. Wina jest stara i łatwo ulega awarii. Jeśli nie chcesz się w niej zaciąć albo zrobić sobie krzywdy. Dobra, wracamy. Jak coś, to sobie sektorska potrafi. No i dlatego nie warto tam jechać. Nikt nie chce być chudszy o 150 zł. O, to są drzwi zjebane. To jest parter, tam jest piwnica, to nie jedziemy, pierdolę, rampa, czyli byliśmy tutaj. Mhm. Czyli... A tam wyżej jakby pojechał? Zobaczymy, pojedziemy sobie tam, gdzie byliśmy, na wszelki wypadek, nie? Mhm. Prawo. Prawo! Ale liny są luźne. Nie wiem, że... Prawo. Dobra. To co, idziemy jeszcze piętro wyżej i zobaczymy, gdzie to dojeżdża? No szyb jest ładny, nie? Ale... Jedziemy! Raz się dobra. Żyje. Dobra. Raz się żyje. Wracimy na pierwsze miejsce. Stawimy i dalej jedziemy. Tu, tu. A co tu jest? Nie wiem. Mistrzowie. No jest napisane, dobra. Nie kombinujmy też, nie? Nie było przypału. Uwaga. Na fajnie poskakuje. Jak się jechało? Bardzo dobrze. Oryginalnie. To jest gina, żeby nie było. To jest nie przed gina. To jeszcze nie koniec Wimy. Do tego powrócimy wkrótce. Idziemy osiedlówkami. Ta przyjedzie. No dobra, idziemy na siódme. A nie, siódme chyba nie jedzie. Wiesz, szóste pojedzie. No dobra, dobra, zobaczymy. Wind serwis. Zamknij te drzwi. No. Jedziemy osiedlówką w budynku, który jest obecnie remontowany powyżej trzeciego piętra. Uwaga, przyjrzyjcie się tym budynkom tutaj. Nie wiem, czy trzecie, czy czwarte, bo kumple pojechali kiedyś. Obecnie jest on remontowany i w normalnych warunkach nie da się wejść więc na wyższe piętra. Są po prostu rozjebane, bez szyb, bez niczego. Ale my jesteśmy piąte. Ciekawa sprawa. Schodami wejść tam nie można, ale windą to co innego. Wyjrzymy? No wyjrzyj. No. Nie wiem. Wygląda remontowane. I zróbcie uwagę, że tu się... Trzymaj tą windę. Dobra. I tutaj się nie da wejść normalnym wejściem karty solowej. Tak jest po drugiej stronie. I tylko windy są. A tu są kible. To są kible, tak jest. Kible są najważniejsze. Dokładnie. Najważniejsze jest to, że było gdzie się wylać. Szkoda tylko, że nie dało się tam wejść. Przy okazji towarówki. Tak, to jest piętrze. Może drugą. Nie, właśnie druga nie jeździ. Nie? Nie, bo jest wyłączona.
No dobra, idziemy. Dlaczego ten kij służy? Słuchajcie, idziemy zamiast na parter. Bieraliśmy z pierwszego, ale zadzimy na parter. O, ten się będzie świecił. Uwaga. Tak więc piętra bodajże od trzeciego w górę są nieaktywne. Nie pamiętam dokładnie które. Piąte. Piat. Gitinia. No i jaka siodlówka? Może być. Tu jest jeszcze używane chyba, albo zamknięte też remontowane. Chyba drugie piętro jest czynne dopiero. Tak jest, to jest czynne, ale też rozjebane. Właściwie tylko pierwsze jest czynne. Myśmy na pierwszym wsiadali. Uwaga, pan. Ale to po tej stronie, tu nie będziemy. Dobra. Dobra. Jedziemy. Jedziemy, zgadnijcie czym? Towarówką. Właśnie, trudno określić, co to za budynek. Ani to fabryka, ani to warsztaty. Generalnie znajdowała się tam tylko jakaś firma drukarska. Stąd przyjęliśmy taką nazwę. No jedzie, normalnie. Jedzie. Z drugiej strony mamy takie światełeczko fajne. Parę pierwsze. Na parter. Chyba tutaj zostawimy ze względu na bezpieczeństwo. Nie, to jest z powrotem. Jak go naruszę? Nie luzownik do końca. Tu były drzwi na parterze, a na pierwszym i drugim mam tylko tutaj. No tak. Nie zdążyłem nagrać, ale... Ale czy... są tam drzwi na parterze. Ale tamte są nieczynne. Dobra, uwaga, drugie. Jedziemy z remem zasobanym w szpitalu TKD. Ty wcisnąłeś pierwszy? Tak, no na pierwszy pojedziemy. Sam budynek CKD, czyli Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, ma 17 pięter. Ale w głównym budynku są nowo zamontowane windy. Natomiast ta znajduje się w części niskiej. Oddział stomatologiczny. W sumie sam budynek słynny jest z tego, że budują go od 1974 roku. I do tej pory nie jest ukończony. Dwa ciekawe, co to jest. Krzaki. 0-1, 0-1 jeszcze. Ta laska, żeby tam... Dobra, idziemy. Halogeny regulowane. Ta. To jest rem zasuwany. Troszeczkę zmodernizowane. Można sobie wyregulować. Tak, halogen. Troszeczkę zmodernizowane. Tu była taśma, ale zamontowanie. Uwaga. Dobra, idziemy na zero. To jest rem. Dobra, ja wyłączam. Dobra, jeszcze chwila, poczekaj. To daj wytworzyć. A teraz coś nowego. Uwaga. Idziemy windą towarową z remem towarowym, ale to jest jakiś inny rem, zupełnie jednak inna konstrukcja, jakieś dziwne, kurwa, mają drzwi. Ale wszystkie tabliczki wskazują, że to jest rem. Szczerze mówiąc, tym jeszcze nie jechałem. Wczoraj. Trzeba będzie z drugiej strony, a to za chwilę zrobimy. Tak, zrem towarowy w nieco nowszej wersji. Nie wiem, jak. Takie windy montowano na początku lat 90. Trochę wygląda i prawdopodobnie w końcu lat 80. No właśnie. Są takie zaciskowe. Już nie trzeba regulować, sam się reguluje. 0, 1, 2. 2. Widziałeś? Automatyczny regres. Tak. No to jest niczym innym jak nowszy ale typ towarówki. Powiem ci, że to jeszcze nie jechali. Ona jest chyba przelotowa. Przelotowa, ale powiem ci, że kurwa. Uwaga, z tej strony. Gdzie regle? Regle. Słyszałeś? Rygiel tu też był. Rygiel, ale tu nie ma drzwi, on tylko tak se strzelił. Kurwa, co to za winda? Który to jest rusznik? Nie ma informacji. Dobra, idziemy na parter. I znowu będzie cyknie. Uwaga. Słuchajcie. To był właśnie rygiel. No. Ale kurwa, co to za... Stary! Tego coś nie wygi. O nie.
oryginalny, tylko chodziło o to czasy też. To jakaś dziwna brusylca. A to jest chyba taka sama jak na ten. No i uwaga. Pa. Z tej strony było otwarte do zostawienia. Widzisz, gdzie jest rygiel otwarty, czy na to trzeba otwarty? Dobra, chodźmy. A tu się pali, a niech się pali. Ciekawe, czy te drzwi są automatycznie zamykane, jak się przemyśli. Tak, widzisz, i się same zamknęły. Mhm. Nie wiem, czy to jest konstrukcja. Ale z REM. A na koniec jeden z ludzkich rarytasów. Idziemy starą windą przedwojenną. Drewnia, to jest drewno wszystko. Ale przyjdzie znowu. Zrem. Wertheim. O właśnie, Wertheim. Kamienica na Lechowicza. Oryginalna. Przez was się konsoletę. Wertheim i spółka w towarowa akcji na fabryka kas i dźwigu Wiedeń. Przypisy dla dźwigów towarowych. Dobra, idziemy na trzecie. Uwaga. Jak to wygląda? Jaka fajna. Pierwsze. Wyremontowana. No dobra, co nam dali? Obciążenie 300 kg, 4 osoby. Dzieciom poniżej nie wolno jeździć. Drzwi kamienowego otwierać się zatrzyma. Panie za... O. Otwórz. Chodź, zobaczymy wyżej, co jest. Wertheim, tu u góry. Fajnie, dobra. No. Sytuowane jak drzwi od mieszkania. Tu jest też... O, ale krzywo stanęła. No, już. To jest stara. Poczekaj, poczekaj. Tu jeszcze też mamy napis. No jest, jest. Drzwi masywne, prawdziwe drewno. Patrzcie konsoletę, jaka zajebista. 3, 2, 1, P, alarm, stój. Wciśnij pierwsze. Pierwsze. Drugie, pierwsze. Przejedziemy się na każde piętro. No. Nie, na każde nie. Pierwsze pojedziemy, no, sobie. Trzeba mocno wcisnąć. Jak to wygląda, tak wszystko drewniane, ale jaja. No. Fajna! Pierwsza. Tu lepiej wyrównała. Dobra. P. Fajna konsoleta. Oryginalna, Wertheimowska. Uwaga bardzo. I to już koniec na dziś. Do ludzkich tematów jeszcze powrócimy. Tymczasem zapraszam na kolejny odcinek z widami, gdzie ekipa jedzie do innego miasta. Jakiego? Dowiecie się już niebawem. Siema!